Witam Was w kolejnej serii filmów. Tym razem porozmawiamy o zadaniach finałowych 12. Olimpiady Matematycznej Juniorów. Dzisiaj zadanie pierwsze. Dane są dodatnie liczby całkowite a, b, c, dla których liczba a pierwiastków z 2 plus b podzielone przez b pierwiastków z 2 plus c jest wymierna. Wykaż, że liczba a, b, Plus b, c plus CA jest podzielna przez liczbę a plus b plus c. A oto proponowany szkic rozwiązania. Zaczniemy, może w trochę mało oczywisty sposób, ale zobaczycie zaraz, że ma on sens. W rozwiązaniu wykorzystamy następujący fakt. Jeżeli liczby x, y oraz z równe x plus y pierwiastków z dwóch są wymierne, to y Musi być równe 0. I rzeczywiście, gdyby y nie było równe 0, to moglibyśmy zapisać, że pierwiastek z dwóch równy jest z minus x podzielone przez y. A to prowadzi do sprzeczności, gdyż lewa strona tej równości jest liczbą niewymierną, a prawa wymierną. Przenieśmy się teraz do głównego nurtu rozumowania i zajmijmy się liczbami a, b i c. Liczby a, b i c są całkowite i dodatnie. Ponieważ b jest różne od zera, to liczba b pierwiastków z dwóch minus C jest niewymierna. Wynika to z faktu, o którym mówiliśmy przed chwilą. A więc w szczególności liczba ta jest różna od zera. Wobec tego możemy dany w treści zadania ułamek rozszerzyć o tę liczbę. Jeżeli w liczniku wymnożymy nawiasy, a w mianowniku zastosujemy wzór na różnicę kwadratów, to po przekształceniach otrzymamy 2AB minus bc podzielone przez 2 b kwadrat minus c kwadrat dodać b kwadrat minus AC podzielone przez 2b kwadrat minus c kwadrat pierwiastków z dwóch. Teraz przyda nam się to, od czego zaczęliśmy. Jak widać otrzymaliśmy wyrażenie postaci x plus y pierwiastków z dwóch. Liczby a b i c są całkowite, więc liczby x i y są wymierne. Z treści zadania wiemy ponadto, że liczba x plus y pierwiastków z dwóch jest również wymierna. Wobec tego y musi być równe 0. Czyli licznik wyrażenia przy pierwiastku z dwóch b kwadrat minus ac również musi równać się 0. Stąd ab plus bc plus ca równa się ab plus bc plus b kwadrat. I po wyciągnięciu b przed nawias otrzymujemy natychmiast postulowaną podzielność.